będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ta pieśń, moi drodzy, Golgota jest wszystkim nam doskonale znana. Niech ona wprowadzi nas dzisiaj w to misterium męki pańskiej, w tę przepiękną inscenizację. Golgoto, 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 Golgoto. W tej ciszy przebywam wciąż raz, w tej ciszy daleki jest świat. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Posłuszne aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył go nade wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. To cytat z księgi, z listu do Filipian, z 2 rozdziału. Liturgia Kościoła, moi drodzy, począwszy od 5 niedzieli Wielkiego Postu, popatrzmy, jak przyjmuje coraz to bardziej charakter pasyjny. Rozpoczął się, moi drodzy, dla nas czas rozważania męki, śmierci zbawczej Jezusa Chrystusa. Przed nami te najważniejsze wydarzenia, które mają nas jak najlepiej przygotować do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami, moi kochani, Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czas tej naszej modlitewnej ciszy, ale też i żałoszeniu kolanie za przygotowanie tej inscenizacji, tego misterium męki pańskiej. Dziękujemy
reżyserowi tej inscenizacji, aktorom, którzy będą wcielali się w te poszczególne role, w których i my, moi drodzy, mamy zobaczyć również siebie. Dziękujemy raz jeszcze wszystkim organizatorom, współorganizatorom tego dzisiejszego wydarzenia. Bym powiedział i nazwał je tak: emocjonalno-religijno-duchowego, bo ono ma na pewno zapisać się, moi drodzy, w naszej pamięci i w naszych sercach. W imieniu księdza dziekana, w imieniu wszystkich księży proboszczów, wszystkich księży wikariuszy, którzy pracujemy dla Jezusa Chrystusa, razem, moi drodzy, z wami tu obecnymi, bo bez was nie ma nas i bez nas nie ma też was. Dlatego, moi drodzy, połączmy dzisiaj wspólnie naszą modlitwę i rozpocznijmy to misterium męki pańskiej. Misterium męki pańskiej. Do przywódców knujących, jako wskazać na śmierć Jezusa, przyszedł nieoczekiwanie jeźliwa jego mistrza. Zapytał Judasz, jeden z 12 apostołów. Nikt nie wie, dlaczego zrobił tak straszną rzecz. Może z chciwości, choć kapłani dali mu tylko 30 sztuk srebra. Być może Judasz sądził, że gdy Jezus znajdzie się w prawdziwym niebezpieczeństwie, zyskuje jej mocy i ucieknie, stając się zwycięzcą. W każdym razie od tej chwili Judasz szukał okazji, aby wydać Jezusa w ręce Żydów. Ogród Getsemani znajdował się poza murami miasta, ale niezbyt daleko. Jezus często chodził do niego ze swymi uczniami. Judasz wiedział o tym, kiedy zwoływał żołnierzy i straż świątynną. Wzięli oni broń i udali się do ogrodu. Tymczasem Jezus zostawił 8 uczniów i wraz z Piotrem, Jakubem i Janem oddalił się na odległość rzutu kamieniem. Kiedy tak szli, nagle Jezusa ogarnęło przerażenie. Serce pęka mi z żalu, powiedział. Pójdę się modlić nieco dalej, a wy zostańcie tutaj i czuwajcie ze mną. Oddalił się trochę i padł na ziemię, modląc się z całej mocy. Ojcze, jeśli to możliwe, nie każ mi przeżywać tych strasznych mąk, jakie mnie czekają. Niech się jednak stanie tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Modlitwa dodała Jezusowi odwagi. Bóg go pocieszył. Jezus jednak modlił się nadal, tak gorliwie, że na jego twarzy pojawił się krwawy pot. W końcu, wyczerpany, wrócił do swoich uczniów, ale znalazł ich śpiących. Nawet przez jedną godzinę nie mogliście modlić się ze mną? Zapytał ich. Czuwajcie i módlcie się, żebyście wy także nie musieli przechodzić próby. Macie dobre chęci, ale wasze ciała są słabe. Powtórnie zostawił ich samych i odszedł, żeby się modlić. Kiedy wrócił, znów zastał ich śpiących. A kiedy ich obudził, ze wstydu nie wiedzieli, co powiedzieć. Trzeci raz opuścił ich, aby się modlić, chociaż wiedział, że Bóg nie zostawił mu wyboru. Uczniowie, choć było im wstyd, nie potrafili przezwyciężyć senności. Kiedy Jezus po raz ostatni wrócił do nich, powiedział: wy wciąż śpicie? Chodźmy, już czas. Mój zdrajca się zbliża. Zanim zakończył to mówić, nadciągnął tłum uzbrojony w miecze, kije, na czele z Judaszem. Jezus wyszedł im na spotkanie. Idzie. A z nimi
Kto to jest? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! To ja jestem. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Przecież powiedziałem wam, że to ja jestem. Pozwólcie więc odejść pozostałym. Witaj, mistrzu! Przyjaciele, musicie robić, co wam kazano. Ale dlaczego ty, Judaszu, zdradzasz mnie pocałunkiem? Żołnierze! Brać tego wichrzyciela! Aresztować go! Rozpędzić mi ten... Schowaj miecz, bo ci, którzy mają się, giną w walce. Mógłbym w jednej chwili zwołać armię, by nie bronili. Wtedy jednak nie wypełniłoby się pismo. Czy ja jestem przestępcą, że musicie mnie aresztować z mieczami? Każdego dnia nauczałem się o tym, a wy nawet mnie nie dotknęliście. Wszystko, co się teraz dzieje, jest jednak wypełnieniem proroctwa. Nadeszła wasza chwila. Zło ma przewagę. Żołnierze! Brać go do pałacu! Prowadzić go! Przed obliczem władz, tylko krzyciele! A kim ty jesteś? I czego nauczałeś lud? Nauczałem jawnie w synagogach i w świątyni. Zapytaj moich słuchaczy, co im mówiłem. Czy w taki sposób odpowiada się arcykapłanowi? Jeśli powiedziałem coś niewłaściwego, powiedz mi co. A jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Związać go i zaprowadzić do arcykapłana Kajdasza. Związać go, żołnierzu! Prowadź to. Ten człowiek mówił: zburzę świątynię Bożą, zbudowaną ludzką ręką. Trzy dni ją odbuduję, ale już nie Bożą ręką, nie ludzką ręką. Tylko czarami mógłby zrobić coś takiego. Rozkazuję ci, byś powiedział prawdę. Czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Tak, ja nim jestem. Pewnego dnia zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Boga w niebie. Bluźnierstwo! Czy to nie dowód? Co z nim zrobić? Ukrzyżuj go! Do Piłata z nim! Sądźcie go według własnego prawa. Tak, ty jesteś jednym z tych, którzy byli Nazarejczykiem. Według naszego prawa on powinien umrzeć. Czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, moi słudzy broniliby mnie. Ja przyszedłem zaświadczyć o prawdzie. Prawda. Cóż to jest prawda? Nie widzę winy w tym człowieku. Ten człowiek musi być osądzony przez Heroda. Ja nie znajduję winy w tym człowieku. Zaprowadzić go do Piłata. Do Piłata z nim! Ani ja, ani Herod nie znajdujemy winy w tym człowieku, za którą powinien być ukarany śmiercią. Każę go wychłostać i wypuszczę go. Jeszcze raz mówię, że według naszego prawa on powinien umrzeć. Nazywa siebie bowiem Synem Bożym. Nie trzeba.
Patrzcie na tego człowieka. Czy mam uwolnić jego, czy Barabasza? Barabasza! Więc co mam zrobić z waszym królem? Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Ja uważam, że ten człowiek jest niewinny. Sami go ukrzyżujcie. Nam nie wolno nikogo skazać na śmierć! Jeśli uwolnisz tego buntownika, będzie oznaczało jedno, że nie jesteś przyjacielem Cezara. Skąd ty jesteś? Nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie rozumiesz, że mam władzę ciebie uwolnić lub ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Bóg ci jej nie dał. Uwolnię tego człowieka. Zastanów się. Będziesz wówczas wrogiem samego Cezara. Umywam ręce z krwi tego niewinnego człowieka. Odpowiedzialność za jego śmierć spadnie na was. Tak! I wasze dzieci! Stacja pierwsza. Jezus Chrystus na śmierć skazany. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy. Bóg Jezusa uwolnić jest przekonany o jego niewinności. Chce manipulować tłumem, by ten go uwolnił. To jednak nie wyszło, bo zadziałała mentalność tłumu. A może i w nas jest skłonność do płynięcia z prądem, uznawania cudzych poglądów za swoje. O wiele łatwiej być z tłumem, niż przeciwko niemu. Kiedy Piłat ostatecznie się poddał? Wtedy, gdy usłyszał: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara? Czy nie zdarza się tak, że jesteśmy prawi do czasu, gdy ta prawość zaczyna nas już kosztować? Że na ogół jesteśmy przyzwoici, ale kiedy zaczyna nas ta przyzwoitość boleć, albo gdy musimy nastawić głowę, kieszeń lub cokolwiek, to tę uczciwość rozmieniamy na drobne. Czy w każdym z nas nie ma starannie ukrytej linii granicznej, która pęknie przy odpowiednim nacisku? Za co? Za ile dalibyśmy się kupić albo sprzedać? Czy za stanowisko? Czy za układy polityczne, kościelne? Czy za kościelną purpurę? Za popularność? Za miłość? Czy jest coś, za co można kupić uczciwość? Jak byśmy się zachowali w sytuacji granicznej? Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, błogosławimy ciebie. Cześć, cześć, krzyżu, będę swoją świat odkupić raczy. To byłoby banalne, gdybym przypomniał, że Jezus wziął krzyż na swoje ramiona, a potem zapytał, czyje my bierzemy? Może trzeba zapytać nieco inaczej. Czy nie jesteśmy krzyżem dla innych? Może przez zwykłą, codzienną nieuprzejmość, przez uwzięcie się na kogoś, kto nas potwornie denerwuje, stajemy się dla innych krzyżem? Przyjrzyjmy się naszym domu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka bez pocha, jeżeli specjalnie ranimy naszych najbliższych, tych, którzy nas najbardziej kochają, bo doskonale ich znamy i wiemy, gdzie uderzyć, by najmocniej zabolało, to chyba mamy nad czym myśleć.
tutaj, nie na wał, tutaj idziemy do parku. Aha. Prawnikami trochę. Jest taka bardzo serdeczna prośba, aktorzy idą górą, cała reszta zapraszamy tam na dół, żeby było wszystko dobrze widać i żeby zachować bezpieczeństwo. Stacja trzecia. Chrystus po raz pierwszy upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Po pierwszym upadku Chrystusa zwykło się mówić jako o upadku za grzechy lekkie. Zastanówmy się, czy są grzechy, które są dla nas przyjemne, które tak wrosły w nasze sumienie, że wcale nie chce się nam zabierać za ich wykorzenienie. Może jestem tam obsesyjnie przywiązany do kieliszka czerwonego wina, do jednej cieniutkiej fajeczki wieczorem, że mnie to wcale już nie niepokoi. Może pozwalam sobie na coraz więcej, rozciągając moje sumienie. Może kiedyś o te grzechy, które nazywam słabostkami, tak się potknę, że padnę na twarz w moralne błoto. Każdy ma takie grzechy, które nazywa słabostkami. Czy są, aby na pewno, niewinne? Jesus, 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 Jes
Stacja czwarta. Chrystus dotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczył. Jak wyglądają nasze relacje z matkami? Czy kiedy są pełne energii, łatwo nam je czcić? Ale jak to robić, kiedy są chore? Kiedy są niedołężne? Albo po prostu nas denerwują i jak nikt doprowadzają do szewskiej pasy? Czy umiem korzystać z mądrości matki? Czy akceptuję starzenie się jej? Czy przygotowuję się na to, żeby przejąć za nią odpowiedzialność? Żeby trzymać ją za rękę, kiedy będzie odchodzić? Kogoś z ludu wyciągnąć. Żołnierze! Do pomocy dawać tutaj, do krzyża! Pieszo! Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Szymon z Cyreny właśnie wracał z pola. Biedny, zmęczony, głodny, prosty człowiek. Spieszący do domu, aby pobawić się ze swoimi dziećmi. Nikt w życiu nie zapamiętałby go, gdyby nie otarł się o mękę Jezusa Chrystusa. To jest nauczka dla wszystkich wyszałów, począwszy od celebrytów, poprzez wszystkich, którym się wydaje, że na nich świat się kończy. Pomyślmy, ile było można władców, którzy prawie ogłosili się bogami tego świata, a Stalin, a Hitler, są mi współcześni, satrapowie, którym się wydaje, że będą wieczni. To nieprawda. Wieczny będzie ten, kto ma odwagę wejść w przestrzeń męki Jezusa Chrystusa. Skrzyżować swoje życie z Jego życiem. Rozejrzyj się. A może tutaj jest ktoś, kto potrzebuje Twojej pomocy. Może oprzeć się o Twoje ramię. Może przytulić, żeby było cieplej.
Nie myśl tylko o sobie, widząc czułek własnego losu. I pamiętaj, kto go spotyka, naszego Pana, naszego Zbawiciela, przyjmując Jego ciało i Jego krew, to na pewno nie da się pochować, bo będzie żył wiecznie. Szósta. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż swego skoro chciał odkupić raczy. Weronika przedarła się przez tłum. Była dotkliwa i odważna, ale przede wszystkim wrażliwa, że chciała tym najprostszym gestem dobroci ulżyć Jezusowi. Czy każdemu z nas wystarczyłoby odwagi, by w każdym, nawet najbardziej zewnętrznie odepchniętym człowieku zobaczyć Chrystusa? Czy w naszych braciach, których nazywamy Menelami? Czy w chorych, cierpiących, a może w dzieciach nienarodzonych, które są w łonach matek, a zagrożone są aborcją? Czy w nich widzimy umęczoną twarz Jezusa? Czy jesteśmy na tyle wrażliwi, żeby nie odmawiać nikomu, a szczególnie bezbronnemu, ludzkiej godności? Stacja siódma. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie.
Weź przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Ten drugi upadek interpretuje się często jako upadek pod ciężarem naszych grzechów ciężkich, czyli świadomych wyborów zła. Może podczas drugiego upadku Jezus przestał liczyć na Szymona. Może to Szymon się potknął i pociągnął za sobą Jezusa, albo po prostu tak osłabł, że Jezus nie był w stanie sam tej belki utrzymać. Czy jak się czegoś podejmiemy, to jesteśmy wytrwali? To jest pytanie o naszą wierność, uczciwość w sprawach codziennych, a także w tych fundamentalnych. Czy jestem wierny moim wyborom sprzed lat, z czasów, gdy mówiłem sobie: na pewno tego nie zrobię, na pewno tak się nie zachowam. Czy jestem wierny? Czy jestem wierny w celibacie? Czy jestem wierny w małżeństwie? Czy wybielam siebie samego nawet wtedy, kiedy lecę w błoto? Czy jestem wierny temu, co potwierdziłem przysięgą w obliczu Boga? Patrz się nade mną, ale nad sobą. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jezus musiał być niezwykle poruszony tym widokiem, skoro pod koniec męki znalazł siły, by te kobiety ofuknąć. Czym one go zdenerwowały? Chyba nie fałszywym lamentem, ale przede wszystkim tym, że zaniedbały swoje obowiązki. Powiedział im: płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Może niejednokrotnie uciekamy od prawdy, codzienności, lub uciekamy w wykreowany świat. Czy będąc ojcem, matką, babcią, dziadkiem, synem, córką, czy kimkolwiek innym, zadaję sobie trud intelektualny i duchowy, żeby wejść w mentalność tych, którzy są mi powierzeni.
czy mimo, że się z wyborem twego syna czy córki nie zgadzasz, czy próbujesz nie stracić kontaktu z własnym dzieckiem? Czy zadajesz sobie trud, by wejść w jego życie? Czy wychodzimy naprzeciw każdego, kto potrzebuje naszej obecności? Stacja 9. Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Też przed krzyżem mękę swoją świat odkupić raczy. A to, że chcesz mu pomóc, popchnął go, bo miało być szybciej. Bo nie czasem jesteśmy tak niecierpliwieni błądzeniem naszych sióstr i braci, że zapominamy o tym fragmencie Ewangelii. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wystąpi przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz że aż 77 razy. Czy jesteśmy niecierpliwi w poprawianiu innych? Czy nie dajemy im szansy, by dojrzeli do pewnych prawd i wstali o własnych siłach? A może powiedzieliśmy prawdę, by go złamać? Nie kocham cię. Nigdy cię nie kochałem. I zniszczyliśmy w nim wiarę, zaufanie. I być może już nigdy nie podniesie swojej podeptanej godności.
Żołnierze! Do mnie tutaj! Na krzyż z tym buntownikiem! Zerwać mi tą szatę! I na krzyż z nim! Zagrajmy o nią w kości! Na krzyż z nim! Stacja 10. Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Daj do tu ostre poździe. To odarcie było totalne. To tylko nasza chrześcijańska wstydliwość pokazuje Chrystusa na krzyżu z przepaską na biodrach. Było inaczej. Bóg człowiek został kompletnie obnażony. Nie było żadnej tajemnicy. Obnażali go różni ludzie. Pewnie też z różną dozą zaangażowania, jednak mieli w tym jakąś paskudną, sadystyczną przyjemność. Żołnierze robili to po prostu, z obowiązku. Inni wstydliwie odwracali wzrok. W sytuacjach ekstremalnych, w której grupie byś się znalazł, gdy nie mogę do końca zapobiec złu, to przyłączam się do tych, co krzywdzą? Czy idę za głosem tłumu? Czy próbuję protestować i nie dokładać swoich... Jesteś Synem Bożym. Dlaczego nie uratujesz siebie i nas? My zasłużyliśmy naszą karę, ale ten człowiek nie zrobił nic złego. Panie, pamiętaj o mnie, kiedy będziesz już królować. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Matko, oto syn twój. Oto matka twoja.
Boże mój, czemuś mnie opuścił? Chce mi się pić. Innych wybawił, a siebie nie potrafi? Zejdź z krzyża. Wtedy uwierzymy, że jesteś prawdziwym Mesjaszem. Ojcze, twoje ręce powierzam ducha mego. Dobiega końca to misterium, ale ono już trwa od 2000 lat. Ono się nie kończy. Ono ma się obecniać w naszym życiu. Bo Jezus każdego dnia na ołtarzach całego świata, w rękach kapłanów, którzy może niekiedy na to nie zasługują i tego do końca nie rozumieją, ale któż z nas rozumie, kolejny raz oddaje życie. Zostaje połamany. I daje nam w pełni siebie. Zbawienie przyszło przez krzyż. Ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie. Codzienność wiedzie przez krzyż.
większy im kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wie. Pokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Następny już wiesz.